osobą wybraną przez nas na patronatkę tego tudzież projektu. Jadwiga Dziubińska była posłanką na Sejmie Ustawodawczym, działaczką PSL-u Wyzwolenia, następnie Stronnictwa Ludowego. Pracowała w trzech komisjach: oświatowej, opieki społecznej i ochrony pracy. Studiowała na Uniwersytecie Latającym nauki biologiczne, społeczno-pedagogiczne i historyczne-literackie. Przyczyniła się do powstania szkół takich jak w Pruszynku, Męska Szkoła Rolnicza w Szczelinie oraz Szkoła Rolnicza w Sokołówku, w Wołoszczyźnie, Bratnym i Krasieniu. Reprezentowała pokolenie inteligentów niepochodzących ze wsi, ale bez reszty oddanych w sprawie wsi. Jadwiga Dziubińska odegrała ważną rolę dla mieszkańców wsi. Założyła i prowadziła liście szkoły rolnicze. Szkoły zapewniały wykształcenie i możliwość samodzielności wsi, rozwój ogólny mieszkańców i wsi oraz możliwość pracy. Dziubińska opracowała projekt ustawy o szkołach rolniczych, która weszła w życie 9 lipca 1920 roku. W ramach naszych działań o promowaniu wiedzy o Jadwidze Dziubińskiej przygotowaliśmy ankietę. Dzień dobry. Ma Pani chwilę porozmawiać o naszym projekcie Sejmu Dzieci i Młodzieży? Tak, raczej tak. Prowadzimy kampanię o treści Jadwigi Dziubińskiej w związku z projektem Sejmu Dzieci i Młodzieży. Czy wie Pani coś na temat Jadwigi Dziubińskiej? Tak, z ogłoszeń lokalnych dowiedziałam się, że ona uczestniczyła, była posłanką w Sejmie Ustawodawczym, pomagała ludziom zawsze. Więcej nie. Więcej informacji znajdzie Pani tutaj. I zapraszam na naszego Facebooka i Instagrama. Dziękujemy bardzo za chwilę na poświęconą. Do widzenia. Do widzenia. Przepraszam, tak? No tak. Prowadzimy projekt Sejmu Dzieci i Młodzieży o Jadwidze Dziubińskiej i przeprowadzamy o niej kampanię. Czy może z kampanii jakiejś prowadzonej na naszej szerokiej działalności dowiedziałaś się czegoś? Miałam lekcję chyba w szkole ostatnio, że ona chyba była w Uniwersytecie Lotniczym i że zakładała we wsiach jakieś chyba szkoły dwie, że rolne dla mężczyzn, dla kobiet. Mhm. I jeszcze tam jakieś założyła ogólnie jakieś szkoły, że dążyła do zakładania. Czyli mówisz, że zajmowała się ludnością wiejską, tak? O, i reprezentowałam chyba do tam. Dobrze, jeśli chcesz jeszcze się czegoś dowiedzieć, to proszę o ulotkę. Więcej możesz się również dowiedzieć na naszym Facebooku i Instagramie. No i dziękujemy za tą chwilę, którą nam poświęciłaś. Dzięki. Cześć. Cześć.